Marsz Miliona Serc w Warszawie kontra konwencja wyborcza w katowickim Spodku. Tak na dokładnie 2 tygodnie przed wyborami mobilizować wyborców zamierza Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Obydwa wydarzenia odbywać się będą niemal w tym samym czasie. PiS spodziewa się nawet 10-tysięcznej publiczności. Choć poglądy różne, cel jest jeden – przekonać wyborców do oddania głosu na konkretny obóz polityczny. Fatima Orlińska. Nikt nie ma wątpliwości, że to będą jedne z najbardziej widowiskowych wydarzeń tej kampanii, która 1 października wkroczy w decydującą fazę. W katowickim Spodku, gdzie zgromadzą się tysiące sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, już trwają przygotowania do konwencji. Koalicja Obywatelska wciąż odbiera telefony od zainteresowanych wyjazdem do stolicy. Mobilizacja jest ogromna. Takiego zainteresowania jeszcze nie widziałem. Z całego Śląska jest już prawie 80 autokarów. Oprócz tego wiemy o ludziach, którzy na własną rękę jadą pociągami, samochodami. Dogadują się, żeby zabrać jeszcze ze sobą znajomych. Swoich wyborców mobilizuje również partia rządząca. Już dziś politycy związani z PiS mówią o tysiącach uczestników, którzy mogą pojawić się w najbliższą niedzielę w Katowicach. I choć konwencje odbywają się w wielu dużych miastach Polski, to właśnie Śląsk może odegrać istotne znaczenie w tym ostatecznym wyborczym starciu. Śląsk jest taki jakby decydujący. Po pierwsze dlatego, że tu znaczna część społeczeństwa mieszka w tym województwie. To jest pierwsza rzecz i przekrój społeczny jest podobny do tego, który jest w całym kraju. Dlatego no, to jest taki dobry barometr na to, co się będzie działo w całym kraju, jak się zlicza wyniki na Śląsku. Chodzi o różne okręgi, bo w niektórych my mamy zdecydowaną przewagę, w innych mamy nieznaczną przewagę. Chcemy wygrać w całym województwie śląskim i po raz kolejny sięgnąć po władzę, trzecią kadencję pod rząd. Dla Koalicji Obywatelskiej kolejna kadencja partii rządzącej nie jest tak oczywista. Zdaniem jej przedstawicieli obecna władza zepsuła wszystko, co dało się zepsuć i nie wywiązała się z deklaracji danym wyborcom, dlatego przyszedł czas na zmiany. W grupie sportowej po 4-5 latach, kiedy ta grupa już przestaje robić dobre wyniki sportowe, zaczynają przestawać metody szkoleniowe, zaczynają się klinczować relacje międzyludzkie. To powoduje, że właśnie ten efekt na końcu jest taki, że nie ma wyniku sportowego i nadchodzi nieubłagany czas na zmiany. Na sytuację w kraju zupełnie inaczej patrzą związani z partią PiS politycy. Prawo i Sprawiedliwość organizuje bardzo duży kongres, na który zaprosimy wszystkich sympatyków, naszych działaczy, aby z jednej strony podsumować te dokonania z ostatnich miesięcy, ostatnich lat naszych rządów, a z drugiej strony przedstawić jeszcze raz te propozycje, które w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami w całej Polsce przedstawiamy. Organizatorzy marszu w stolicy podkreślają, że nie chcą, by marsz nosił barwy polityczne. Zapraszają wszystkich, jednak jak się okazuje, nie wszyscy z zaproszenia skorzystają. Trzecia droga na ten dzień ma inne plany, ale udział w pochodzie deklaruje Lewica. Bardzo duża część społeczeństwa myśli tak jak my wszyscy, czyli że chce tej normalności, chce europejskości, chce takiego szacunku dla innych ludzi, nie chce podziałów. I myślę, że ten marsz ma właśnie to pokazać. Obydwa wydarzenia, zarówno konwencja w Katowicach, jak i marsz w Warszawie, będą odbywały się niemal w tym samym czasie. Czy i jak wpłyną one na ostateczny wynik wyborczy, przekonamy się 15 października.